Siema! W dzisiejszym odcinku testujemy korki Adidas Ace 16.1 przeznaczone na sztuczne nawierzchnie. Buty standardowo będziemy oceniać pod względem wygody, zwrotności, kontaktu z piłką, wytrzymałości oraz wyglądu. Pod koniec podsumujemy je krótkim komentarzem. Zapraszam do oglądania! Podsumowując, korki Adidas Ace 16.1 to bardzo dobry wybór z serii korków profesjonalnych. Na duży plus oceniamy w nich kontakt z piłką, wygodę oraz zwrotność na sztucznej nawierzchni. Podczas dryblingu buty są niezawodne, doskonale czuć piłkę, co znacznie poprawia jakość gry. Na początku korki wydawały się sztywne oraz uwierały w bocznej części śródstopia, ale po kilku godzinach gry buty dopasowały się do stopy. Buty były testowane pod względem zwrotności na suchej oraz mokrej nawierzchni. Gęsto umiejscowione małe kołki zapewniają przyczepność na bardzo wysokim poziomie. Można w nich wykonywać gwałtowne zmiany kierunku biegu nawet na mokrej nawierzchni bez strachu o upadek. Korki Adidas Ace 16.1 ładnie się prezentują. Specjalnie ukształtowana cholewka nadaje butom oryginalny wygląd. Podczas testów korki nie zaznały żadnych uszkodzeń mechanicznych, a wizualnie buty wyglądają na bardzo trwałe. Nasza ogólna ocena to 9 na 10 punktów. Dzięki za oglądanie. Jeżeli filmik Ci się spodobał, to zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych korkach. Siema!